W 12 roku panowania Nebukadnezara miał Nebukadnezar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. Księga Daniela, 2 rozdział, 1 werset. Błogosławione odseparowanie się od wszelkiej nieczystości. Jak wiele jest podobieństw między czasami Daniela i Józefa. Bóg przemawia do Nebukadnesara, podobnie jak kiedyś do Faraona, za pomocą proroczych snów, o czym czytać możesz w 1 Księdze Mojżeszowej, 41 rozdziale. Tłumaczem, którego przygotował do ich wyjaśnienia, jest w każdym przypadku młody jeniec z narodu izraelskiego. To właśnie dlatego, że zachował się od wszelkiej nieczystości, o czym możemy przeczytać również w 1 Mojżeszowej 39, Daniel został wybrany, by wyjawić Boże tajemnice. Drodzy młodzi przyjaciele, nie zapominajcie o tym. Tylko w takim stopniu, w jakim zachowacie czystość od świata, Pan będzie zadowolony z nauczania was i używania was. Zauważamy, jak Daniel pozostaje w tle, dopóki nie stanie się w pełni oczywiste, że ludzie są z natury niezdolni do zrozumienia Bożych myśli. Sami Chaldejczycy twierdzą, nie ma na ziemi człowieka, który mógłby ukazać królewskie sprawy z wyjątkiem bogów. Czytamy o tym w Daniela 2 rozdział 10 do 11 wersetu oraz Daniela 5 rozdział 11 werset. Mogą jedynie zademonstrować swoją ignorancję, tak jak kiedyś uczynili to magowie z Egiptu opisani w 2 Księdze Mojżesza 8 rozdział 19 werset. Wniosek, do którego doszli Chaldejczycy, powinien upokorzyć i zdezorientować dumnego monarchę. Wręcz przeciwnie, wpadł on w zdenerwowanie, wpadł on w furię i rozkazał zabić wszystkich mędrców. Natomiast Słowo Boże z Daniela 2 rozdział 14 werset mamy tego świadectwo, podkreśla roztropność i zdrowy rozsądek Daniela. Prosi on o czas, aby przedstawić całą sprawę Bogu.